Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku nic ciekawego nie będzie. Także możecie go pominąć. Chyba, że chcecie zobaczyć, jak poparzyłem sobie ręce. Ale tak mocno. I to nie było przyjemne. I dlatego, że poparzyłem ręce, to nic więcej ciekawego nie nagrałem, sorry. Cześć. A! Bo ja nie jestem youtuberem i nie jestem vlogerem i nie umiem montować filmów i nie umiem ich nagrywać. I nie jestem też dietetykiem i trenerem osobistym, zapamiętajcie sobie. Cześć. Cześć, dzień dobry. Wtorek, godzina 8 rano. Dzień diety 37. Wczoraj zjadłem kilogram wędliny 1000 kalorii, 2 kilo galaretki 200 kalorii i deserek, twaróg, jogurt naturalny, galaretka około 300 kalorii, razem 1500. Spaliłem 1400 na życie, 1200 na spacer, 16 kilometrów, około 300. Może 400 ćwiczenia plus sauna. 400, 1200, 1400, 3000. A przyjąłem 1500, czyli minus 1500 kalorii na... No, 1500 kalorii na minusie wczoraj powinno być. Zdarzenie. I waga przestaje działać, bo muszę kupić nową, bo przynajmniej baterię wymienić. Nie działa. Idę wymienić baterię. Już jestem, baterii wymieniona. Dziesiąt jeden i trzy. Wczoraj poszedłem wcześniej spać. Bo gdzieś przed pierwszą. Więc spałem chyba z 7,5 godziny. Ja się czuję mniej wyspany niż jak śpię po 6. Dziwnie. Dobra. Tabletki. Praca. A i strasznie czuję, że spowolnił mój organizm. Na przykład w biurze mam temperaturę 20 stopni, to wczoraj zamarzałem. Normalnie nogi, ręce, dłonie lodowate. Trząsłem się z zimna przy 20 stopniach. Może jak wrócę, poszukam pulsoksymetru, to pokażę wam, jaki mam puls. Ale obstawiam, że nie większy niż 45, a raczej bliżej 40. No i do pracy. Dzisiaj przygotowałem seksowny sweterek. Piękny. Przynajmniej ciepło będzie. Cześć, dzień dobry. Godzina 18, ja właśnie wróciłem z pracy. I tak, zrobiłem małe zakupy w Biedronce.
Chyba moja ulubiona polędwica drobiowa. Znaczy moja ulubiona wędlina po 4,99. Kupiłem 6 sztuk. Mój jeden z nowych ulubionych energetyków. Black Energy. Poziomka. Bez cukru. Bardzo dobry, polecam. 2,99, mega cena. Black Energy. Widzicie nazwę? Nie będę mówił, żeby mnie nie zdemonetyzowali filmu. O ile to już monetyzacja. Dobra. I z racji tego, że ten poziomkowy jest bardzo dobry, to kupiłem czarny. I kupiłem jeszcze dwa Tigery, których nigdy nie piłem. Jakiś fioletowy Hyper Banger i Hyper Splash. I wszystkie te napoje, pomimo tego, że mają zero sugar, to mają około 10 do 12 kilokalorii w 100 ml, czyli na puszkę 60 kalorii, niektóre 55. Co prawda nie jest to zgodne z moją dietą, ale stwierdziłem, że raz na parę dni jak takiego wypiję, to mi się nic nie stanie. Bo normalnie piję 0 kalorii. Te nie mają 0, te mają dodatek soku. Nie mają cukrów, ale sok robi kalorie. No ale niewiele. A ja już i tak powoli będę zwiększał swoją kaloryczność, bo no nie mogę być tak długo na takim deficycie. Jeszcze trochę będę, ale powoli już muszę zwiększać. Dobra, podciąganie. A! Dzisiaj wymyśliłem, że będzie odcinek o... No nie wiem, mam dwa pomysły. Zobaczę, który wrzucę. Ale takie dwa dosyć ciekawe mam. Ale co będzie jeszcze? Ostatnio coś kupiłem, nie pamiętam, czy wam pokazywałem. Mianowicie... A, galaretki dzisiaj muszę zrobić. Kurczę. Co ja z tym zrobiłem? Kupiłem ostatnio galaretkę wege. I dzisiaj przeczytałem, że ją się zupełnie inaczej robi. O, mam. Tutaj moja szafka z galaretkami i erytrolami. Dobra. Dzisiaj zrobimy galaretki i galaretkę poziomkową. Z fajnej galaretki. Ona kosztowała 30 zł. Czy nawet 32 zł za 175 gramów. Czy tutaj jest, jak to się robi? 7 gram, zalewamy 200 ml zimnej wody i dokładnie wymieszać. Doprowadzić do wrzenia i gotować około minutę ciągle mieszając. Przelać do naczynia i odstawić do stężenia. Galaretka stężeje w temperaturze pokojowej. No dobra, to ja najpierw zrobię może na litrze, żeby nie zepsuć. Czyli tak, 35 gramów w litrze zimnej wody rozpuszczamy. Doprowadzamy do wrzenia, przez minutę wrze, a później odstawiamy do wystudzenia w temperaturze pokojowej. Damy radę. A może najpierw zabiorę was na kolację. Co wy na to? Wiem, że lubicie jeść ze mną kolację.
To podciągam się i zrobię sobie jeszcze ocet i białko, póki pamiętam. Czasem o nim zapominam o nich. Obrzydliwe. A czego się nie robi dla pięknej sylwetki, prawda? Siema. Pierwszy raz robię wege galaretkę. Poziomkowa z Fitrec. I powiem wam, że jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Nigdy nie robiłem wegańskiej galaretki. To jest bardzo ciekawe. Taki dziwny zapach ma. Dobra, litr zimnej wody już mamy. Teraz 70 gramów. Nie, 35 gramów na litr. Jest 35 gramów. I wsypuję. Trzeba dobrze wymieszać. Teraz doprowadzić do wrzenia. I gotować, jak osiągnie temperaturę wrzenia, przez około minutę. W międzyczasie może odmierzę pozostałe galaretki, bo dzisiaj planuję zrobić 5 smaków po 2 kilo. Parzyłem sobie dłonie. Chyba na razie nic ciekawego nie zrobię. Tylko wyciągam ręce z zimnej wody, to tak mnie piekło, że muszę z powrotem je tam wsadzić. Nie fart czy głupota? Zdarza się, nic już nie poradzę. Ciekawe, czy zimna woda jest lepsza, czy jakieś mrożonkę przytulić. Trzymajcie kciuki, żebym wrócił do was dzisiaj. Nic mi nie było. Cześć. Powiem wam, że poparzenia były dosyć dotkliwe. Nie wiem, czy to się nagrało, chyba tak.
ale 2,5 godziny mnie minęło i mnie nadal piecze. To dosyć mocno. Pierwszą godzinę to trzymałem pod zimną, bieżącą wodą, ewentualnie w zimnej wodzie w misce. Drugą godzinę trzymałem, robiłem okłady z mrożonej piersi z kurczaka. A teraz niedawno posmarowałem takim kremem. I on ma formułę chłodzącą. Tutaj napisane. I powiem wam, że dopiero jak posmarowałem tym kremem i tu bardzo taką grubą warstwę, to dopiero mnie przestało piec. Nie wiem, czy coś widać. Bardzo śladu nie ma, ale powiem wam, że no, poparzenie było dosyć dotkliwe. Jeżeli mnie po prawie 3, nie na 2,5 godzinie nadal piecze, to możecie sobie wyobrazić. No ale dobra. Przez ten czas udało mi się zmontować film, chociaż ciężko było, bo musiałem tak na zmianę trzymać myszkę i pierś z kurczaka. Teraz udało mi się zrobić galaretki. Chociaż też nie było łatwo, bo no, jak ten wrzątek parował, to mnie parzył w ręce. A, no i mamy winowajcę. To jest ta galaretka, która wykipiała. To jest wege galaretka poziomkowa. I powiem wam, no szybko stężała. Już jej próbowałem. No ale to jest ostatni raz, kiedy zamawiam galaretkę wege. I to nie jest dlatego, że poparzyłem sobie ręce. I to też nie jest przez smak. Chociaż smak ma taki, nie wiem, dziwny. Chodzi bardziej o fakturę. Nie pasuje mi fakturę czy konsystencję tej galaretki. Jest taka dziwna. Nie wiem, czy jedliście kiedyś. To jest na bazie agaru chyba. Czyli takiego zamiennika żelatyny wieprzowej, tylko taki żelatyna z alg albo z wodorostów. I mi kompletnie nie wchodzi ta konsystencja. Nie mógłbym tego jeść. Pomijam smak, bo smak ujdzie, ale nie jest wybitny, ale da się zjeść. Ale konsystencja tego jest, nie wiem, dla mnie nie do zaakceptowania i nigdy więcej nie będę raczej galaretki zagaru jadł. I możecie powiedzieć, że to dlatego, że źle ją przygotowałem, nie tak jak na przepisie, ale to nieprawda, bo już kiedyś jadłem galaretkę zagarem i konsystencja miała identyczną. Nie wiem, no, dla mnie to jest kompletnie pomyłka. To znaczy, gdybym był wege, nie, to nie wiem, czy gdybym był wege, to bym tam chyba zrobił wyjątek dla żelatyny. To jest do dupy. Nie kupujcie wege. Kupcie se normalną. No chyba, że robicie. Albo nie możecie normalnie, nie wiem. Dobra, ja dzisiaj odpuszczam saunę, bo i tak nie wszedłbym do takiej temperatury z poparzonymi rękami. Bo by mnie piekło. Odpuszczam dzisiaj ćwiczenia, bo mnie piekło ręce. I odpuszczam dzisiaj gorącą kąpiel.
Bo też nie wejdę do gorącej wody. Chyba, że w zimnej wodzie się pomoczę, ale nie lubię zimnych kąpieli. Nie wiem. Wszystko odpuszczam. Zmontowałem teraz jeden film, zmontuję jeszcze chyba drugi film i pójdę spać. Miały być dzisiaj dwa fajne odcinki, znaczy nie. Miałem mówić o fajnych rzeczach dzisiaj. No ale, sorry, ale nie dam rady z takimi piekącymi dłońmi się skupić i... No. Nic, mam nadzieję, że prześpię noc, że mnie nie będzie to w nocy doskwierać i że jutro już będzie wszystko ok. Smutno trochę, ale nic, zdarza się, nic na to nie poradzę. Coś wam powiem, że jakoś te ostatnie dni to... Cały czas pod górę. Najpierw słuchawki. Dzisiaj poparzone dłonie. Się boję pomyśleć, co będzie jutro. Dobra, pa. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah.